Studio Kijów to nikt inny, tylko Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry Państwu. Powiedz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o media ukraińskie, a także rozmowa Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Aleksandrem Zełenskim? Tak, rzeczywiście media ukraińskie relacjonują sytuację na granicy polsko-białoruskiej, informują o tym, co się dzieje, ale wczoraj po południu głównym tematem w tym zakresie była rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnę, że Jakub Kumoch, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, poinformował o tej rozmowie telefonicznej prezydentów. Napisał też, że prezydenci omówili działalność reżimu Łukaszenki i są w pełni solidarni jeden w stosunku do drugiego. Komunikat po tej rozmowie zamieściło też Biuro Prezydenta Ukrainy, poinformowało o odbyciu rozmowy i według komunikatu strony wymieniły się informacjami na temat, jak to jest nazwane, trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Ukrainy miał poinformować prezydenta Dudę o sytuacji na granicy ukraińsko-białoruskiej, o podejmowanych działaniach w celu jej należytej ochrony. Ja może tylko przypomnę, że w ubiegłym tygodniu Straż Graniczna Ukrainy informowała, że na granicy ukraińsko-polskiej nie obserwuje żadnego zwiększonego ruchu nielegalnego czy zwiększonej liczby próby nielegalnych przekroczeń granicy i w ten sposób uspokaja, że jeśli chodzi o ten kierunek ukraiński, on na razie jest w pełni zabezpieczony. Nic tutaj się nowego w ciągu tego roku nie dzieje. Nie ma żadnych jakichś tendencji i zmian, które mogłyby wskazywać, że ten strumień migrantów z Białorusi może próbować przedostać się przez Ukrainę do Polski, ale prezydenci właśnie o takiej możliwości wczoraj też rozmawiali. No może warto już wspomnieć, że to nie był jedyny temat tej rozmowy, bo według tego komunikatu w biura prezydenta Ukrainy rozmawiano też o stanowisku stron w sprawie przeciwdziałania projektowi Nord Stream 2. Cały czas ten temat jest ważny w relacjach dwustronnych, no i w relacjach też z Niemcami i z Rosją. W komunikacie zwrócono uwagę, że tutaj Polska i Ukraina jest jednomyślna w ocenie Nord Stream 2, wskazuje na jego zagrożenia dla bezpieczeństwa. No i stwierdzono, że dalej obydwie strony będą protestowały przeciwko temu projektowi. Jest to w ogólnym interesie bezpieczeństwa energetycznego Europy, miał stwierdzić w rozmowie Wołodymyr Zełenski. Rozmawiano też o współpracy w sektorze energetycznym, między innymi o kwestii tworzenia alternatywnych dróg dostaw gazu. I prezydent Zełenski też informował o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, bo przecież na wschodzie Ukrainy cały czas trwa ta rosyjska agresja. Komunikaty stamtąd są niepokojące w ostatnim czasie, czy mowa o zwiększonej liczbie rosyjskich wojsk, czy niestety też kolejne komunikaty dotyczące ofiar wśród ukraińskich żołnierzy po ostrzałach ze strony tzw. separatystów. No może z bardziej przyjemnych tematów rozmawiano również o 30. rocznicy uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Przypomnę, że w 1991 roku Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Ta rocznica przypadnie w grudniu i o tym też prezydenci rozmawiali. Ale tak jak zapytałaś się, no, na ten temat sytuacji polsko-białoruskiej, sytuacji na granicy wypowiadają się nie tylko media, wypowiadają się też politycy. Wielu z nich zwraca uwagę na kwestię i rolę Moskwy w tej sytuacji. Wielu ukraińskich polityków, publicystów, komentatorów uważa, że sytuacja, która ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej, nie jest wynikiem tylko i wyłącznie samodzielnych działań Łukaszenki, ale że jest to inspiracja Moskwy. Bardzo charakterystyczna jest tutaj wypowiedź wczorajsza Refata Czubarowa. On zamieścił na swoim Facebooku, ale później też była ta wypowiedź powielana w ukraińskich mediach. Napisał Refat Czubarow tak. Oczywiste jest, że cała operacja przerwania granicy białorusko-zachodnich z wykorzystaniem migrantów jako taranu szczegółowo jest przemyślana przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Czubarow też skrytykował Zachód, pisząc, że Zachód wielokrotnie demonstrował niegotowość do podjęcia twardych kroków w celu powstrzymania rosyjskiej agresji przeciwko wolnemu światu i zmuszenia Moskwy do przestrzegania prawa międzynarodowego. Ja może tylko powiem, że wdałem się w taką dyskusję publiczną w mediach społecznościowych z Refatem Czubarowym, zwracając uwagę, że nie cały Zachód i zwracając na rolę Polski, co też przez komentatorów i przez samego Refata Czubarowa zostało ocenione właśnie tak, że Polska jest jednym z tych krajów, podobnie jak kraje bałtyckie, Zachodu, które jednak rozumie, jak
jakie niebezpieczeństwo jest na wschodzie, jakie niebezpieczeństwo czai się ze strony Moskwy. Także media ukraińskie poświęcają temu tematowi bardzo dużo miejsca, relacjonują dokładnie te informacje, które też są u nas pokazywane, ale też zwracają uwagę na te informacje, które dostają się do mediów ze strony oficjalnej Białorusi, między innymi z agencji Biełta, która z kolei oczywiście Polskę cały czas krytykuje i próbuje na nas przesunąć ciężar odpowiedzialności za sytuację, która ma miejsce na granicy. I ostatnie naprawdę dwa słowa. Wiemy, że Rosja znowu gromadzi wojsko przy granicy z Ukrainą. Jak wygląda ta sytuacja? To nie jest takie pewne tak naprawdę, bo ta sytuacja została wywołana artykułem Washington Post. No można powiedzieć tak, Rosja właściwie stale trzyma olbrzymią liczbę żołnierzy na granicy z Ukrainą i na terenach okupowanych. Ten artykuł Washington Post wywołał kolejną falę zainteresowania tym tematem. Pojawiły się informacje, że tych żołnierzy jest około 90 tysięcy, ale no patrząc na sytuację od 2014 roku, no to trzeba powiedzieć, że właściwie takie komunikaty pojawiają się dosyć regularnie. Olbrzymia, taka niebezpieczna sytuacja na pewno miała miejsce w kwietniu tego roku, gdzie po prostu przy okazji manewrów Rosja ściągnęła dużą liczbę wojsk i techniki wojskowej w pobliżu granic Ukrainy. Teraz też są obserwowane takie ruchy, ale czy jest to sytuacja nadzwyczajna? No cóż, ja bym powiedział tak, ona jest nadzwyczajna od 2014 roku, kiedy Rosja dokonała agresji na Ukrainę i kiedy świat reaguje na to kolejnymi wyrazami oburzenia, nie pozwalając właściwie Ukrainie w pełni móc się przeciwko tej sytuacji bronić. Bardzo dziękuję. Studio Kijów, dzisiaj wydanie specjalne audycji na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Paweł Bobołowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.